Cały czas jakby realizujemy temat związany z wzorcami projektowymi. Jeszcze raz jakby przypominam, że jakby zrozumienie tej koncepcji, tego jak ona jest implementowana, no to jest bardzo ważne. To znaczy nie stanie się to pewnie tak, wiecie, od razu w trakcie tego kursu, natomiast warto do tego wracać i teraz jak realizujecie projekty, no to spróbować jakby pomyśleć, tak, czy na przykład klasa, którą stworzyłem, albo kod, który stworzyłem, albo funkcję, którą stworzyłem, realizuje tą zasadę pojedynczej odpowiedzialności, tak? Albo czy to, co tworzę, jakby realizuje zasadę otwarte, zamknięte. Czyli czy pozwala na łatwą jakby rozbudowę, a z drugiej strony, czy ja czasem nie idę na łatwiznę i zamiast na przykład napisać jakąś tam polimorficzną klasę, to ja sobie tam dopisuję jakiś taki kod, który akurat to znaczy, panie Kacprze, nie rozumiem to, co teraz, czyli o czym pan myśli, o wzorcach projektowych? Nie, to nie jest kolokwium. To się pojawi na egzaminie oczywiście, ale na kolokwium to będzie to, co państwo robiliście w ramach laboratoriów głównie, nie? Czyli STL, tak? STL, predykaty, wyrażenia regularne, tak? To jakby ja omawiałem to na wykładzie, natomiast ćwiczyliście to na laboratorium. Także te rzeczy, które były na wykładzie i były na laboratorium, jakby wejdą w zakres pierwszej części kolokwium, w drugiej części kolokwium w zakres wejdzie bardziej SFML i powiedzmy polimorfizm, czyli dziedziczenie. No i to chyba tyle, nie? Dobrze. Dobrze, i teraz ostatni wykład zakończyliśmy na takim wzorcu projektowym, który nazywa się proxy. Do tego wzorca jeszcze będę wracał, także dzisiaj omówię go tak troszkę pobieżnie, ponieważ on nam się przyda wtedy, kiedy będę mówił o pisaniu aplikacji sieciowej. Czyli na, nie wiem, na kolejnym albo na ostatnim wykładzie z programowania. Teraz zobaczcie, na czym polega jakby wzorzec proxy. Otóż mamy pewną klasę opisującą interfejs, jakiś ma, nie wiem, tutaj ten interfejs klasy ma tylko jedną metodę, operation. I teraz z tej klasy dziedziczy jakaś klasa, która implementuje jakąś rzeczywistą usługę. Czyli jeżeli chcę wywołać tą usługę, to po prostu tworzę obiekt tej klasy no i wywołuję jej metodę. Teraz, czym jest proxy? Otóż na proxy moglibyśmy spojrzeć jako na pewien taki bardzo specyficzny przykład wzorca adapter. Otóż tak naprawdę proxy dziedziczy dokładnie z tej samej klasy bazowej, czyli ma dokładnie ten sam interfejs, co nasza klasa serwisu, ale niejako jest takim, owija, tak, tą klasę serwisu, dokładając jakieś jeszcze swoje elementy. Na przykład zobaczcie, że tutaj w tej klasie proxy mamy dodatkowo pole, które enkapsuluje tutaj ten właściwy serwis. Mamy oczywiście metodę interfejsu operation, którą dziedziczymy z tej klasy bazowej service interface. Ale mamy jeszcze jakąś tam metodę pomocniczą check access. I teraz co to nam daje? Otóż
zanim wywołam na przykład operację, mogę jeszcze sprawdzić dostęp. I dopiero wtedy wywołać tą zenkapsulowaną metodę serwis. Czyli proxy to jest taka jakby otoczka, która tworzy dodatkową jakby warstwę dla tego obiektu, który faktycznie wywołujemy. Kiedy nam się może taki wzorzec przydać? Zobaczcie. Wrócę do takiego przykładu, który robiliśmy dawno, czyli do gry kółka i krzyżyka. I teraz w kółku i krzyżyku mieliśmy, czy pokazywałem Państwu taką klasę, która realizuje tylko jakby tą logikę gry, nie? Czyli ma planszę zaimplementowaną, ma gracza, który jest powiedzmy kółkiem albo krzyżykiem, ma jakiś konstruktor planszy, ma metodę move, ma metodę, która sprawdza taki getter, który zwraca aktywnego gracza. Ma metodę, która zwraca wartość jakiegoś tam pola i stan gry. Jeszcze ma metodę sprawdzającą, czy zakończyliśmy, albo sprawdzającą, czy dany ruch jest możliwy do wykonania. I teraz ja tą klasę mogę użyć w ten sposób, że tworzę sobie grę, no i w każdym ruchu pobieram od użytkownika, jaki ruch chcę wykonać, no i ten ruch jakby wykonuję i potem wyświetlam stan tej gry. Wygląda to tak, na przykład pole 1-1, no tutaj się krzyżyk pojawił, 1-0, kółko, tak? No i tak po kolei ja mogę podawać jakieś tam jak to jest? 1-1, 1-0, 2-0. Okej, no co, nie trafiłem, ale dobra, mniejsza z tym. W każdym bądź razie, o co tutaj, jak tutaj nam może się przydać interfejs proxy? Jeżeli sobie założymy, że moja gra nie jest na tym komputerze, tylko znajduje się gdzieś na serwerze zdalnym, to ja mogę sobie stworzyć taką klasę. I tak naprawdę to, oczywiście tej klasy jeszcze nie ma, ale tak naprawdę to ta klasa będzie miała dokładnie ten sam interfejs, ale ona nie będzie jakby wywoływać bezpośrednio metody game, czy move, tylko będzie to wysyłać na serwer. Na serwerze tam będzie właściwy silnik, taki jak tutaj mamy, w którym ta metoda zostanie dopiero wywołana. Potem przez sieć zwrócony zostanie wynik. No i ta klasa proxy zwróci nam ten wynik do użytkownika. Czyli słuchajcie, użycie wtedy takiego obiektu wygląda identycznie jak użycie
takiego obiektu, który faktycznie jakby coś robi, nie? Tego obiektu usługi, tylko że dodatkowo ten wzorzec pozwala na wprowadzenie jakiegoś jeszcze, jakichś pośrednich operacji, w sensie przesłania danych na serwer, wyświetlania wyniku, czyli jest takim pośrednikiem. Kto z Państwa interesował się, nie wiem, sieciami komputerowymi, no to w sieciach komputerowych też istnieje taka usługa, która nazywa się proxy. I ona na przykład służy do tego, że ja za pomocą tej usługi mogę udostępniać użytkownikom strony internetowe, które są jakby skeszowane, tak? Czyli ta usługa, jeżeli ktoś zażądał jakiejś strony internetowej, to ta usługa tą stronę pobiera, keszuje ją i udostępnia, jak ktoś ponownie zażąda, to udostępnia ją z kesza, a nie jakby bezpośrednio z serwera, czyli wtedy dostęp do takich stron przez proxy jest dużo szybszy. Tak? No proxy oczywiście też ma szereg innych funkcji związanych z bezpieczeństwem, czyli może też blokować na przykład dostęp do pewnych zasobów i tak dalej. Niemniej jednak w tym zastosowaniu, o którym teraz mówię, czyli do zastosowań takich webowych, no to ten wzorzec proxy jest użyty do tego, żeby gromadzić dane i udostępniać je, jeżeli te dane są w cache'u, a jak nie, to realizować zwykły tryb jakby odpytywania stron, nie? Czyli tak jakby tego proxy nie było. Także tutaj jakby szereg, obszar zastosowań tego wzorca jest bardzo, bardzo szeroki. Dobrze. To tyle, jeżeli chodzi o wzorce. Teraz chciałbym, o wzorce strukturalne. Teraz chciałbym Państwu powiedzieć coś na temat wzorców behawioralnych. A tak naprawdę skupimy się tylko na dwóch wzorcach, czyli na wzorcu command i na wzorcu observer. Te pozostałe wzorce oczywiście omówię, ale w taki sposób bardziej pobieżny. Dobrze. Pierwszy wzorzec, który jest takim dość często spotykanym, to jest tak zwany łańcuch odpowiedzialności. Teraz o co chodzi? Chodzi o to, że czasem, szczególnie jak mamy na przykład dekoratory, o których Państwu mówiłem, pojawia się jakieś żądanie i ono ma zostać, jakby musi zostać obsłużone. Czasem to żądanie na przykład przesuń. Wydaje, nie wiem, komendę przesuń, dekorator, i teraz pytanie, który z nich ma się przesunąć? Do tego jakby za chwilkę przejdziemy. I teraz o co tutaj chodzi? Otóż ja mogę mieć taki jakby łańcuch odpowiedzialności, czyli mogę dane żądanie przepuszczać przez szereg różnych jakby obiektów albo instrukcji warunkowych, które analizują to żądanie i obsługują je, jeżeli to żądanie jest skierowane do nich. Takim najprostszą wersją łańcucha odpowiedzialności jest na przykład to jest kod, na którym skończyliśmy zeszłe zajęcia, czyli ten kod z dekoratorami, tak? To w każdym razie ten labirynt, taki pseudo. I zobaczcie, najprostszą wersją takiego łańcucha odpowiedzialności
jest przetwarzanie komunikatów. Czyli mam zdarzenie, mam request i teraz przepuszczam to zdarzenie przez poszczególne jakby sekcje, które sprawdzają, czy to zdarzenie nie jest adresowane do nich. To jest taki przykład implementacji łańcucha odpowiedzialności w taki sposób jawny, czyli w obrębie powiedzmy jednego scope'u. Że to się nazywa łańcuch odpowiedzialności. Widzicie, stosujemy jakby część wzorców jakby jest stosowanych, natomiast nie zawsze musimy je nazywać, tak? Natomiast istnieje też jakby inna możliwość wywołania łańcucha odpowiedzialności. I tutaj jakby przykładem może być wzorzec dekoratora. Zobaczcie. Załóżmy, że mam taki dekorator, czyli mam dekorator okna, który do okna dokłada jakiś element, potem dokłada jeszcze jakiś, czyli panel, potem jakiś podpanel, a potem jeszcze do podpanelu dołożony jest jakiś tam przycisk. Teraz pojawia się kliknięcie na przycisk, czyli takie zdarzenie. Pytanie, kto ma zareagować, kto ma je obsłużyć? No, przycisk je obsługuje w ten sposób, że jakby zmienia swój kształt, nie? Tak jak nacisnę myszką, no to przycisk się jako tak wpukla, ale tyle może zrobić przycisk. Natomiast to żądanie jest potem przesyłane kaskadowo dalej do wszystkich jakby tych dekoratorów, które ten baton, ten przycisk nieko owijają. I na to żądanie może zareagować na przykład ten obiekt, może zareagować ten, może zareagować okno, na przykład wywołując jakąś inną funkcję, bardziej adekwatną do tego poziomu. Tak jakby to może wyglądać w przypadku dekoratora. Jeszcze zaraz do kodu wrócimy. Czyli zobaczcie, jeżeli mamy dekorator, czyli dekorator ma jakby zagnieżdżonych tych sukcesorów swoich, no to jeżeli pojawia się żądanie, no to dekorator wywołuje, obsługuje żądanie jakby w tym obiekcie, który posiada i potem we wszystkich obiektach tych, nazwijmy to, które go owijają. Nie? To sekwencja zdarzeń wygląda w ten sposób, że jest wysyłane zdarzenie do pierwszego jakby bloku, potem on przesyła do drugiego i do trzeciego. Tak to wygląda w przypadku dekoratora. No może to być też po prostu zwykła sekwencja bloków if, tak jak to Państwu pokazywałem przy obsłudze komunikatów, czy od właśnie tych komunikatów. Teraz zobaczcie. Tutaj mamy dwa dekoratory, czyli mamy ten taki dekorator, który dodaje jakiś tam niebieski kwadracik, to omawiałem na ostatnim tym, jakiś dekorator, który dodaje czerwony kwadracik, tak? One wszystkie dziedziczą ze sprite'a. I teraz ja mam taką sytuację w tym miejscu, że na przykład w tym, że tworzę dekorator, do którego przekazuję tutaj tą postać, tą teksturę postaci i tak naprawdę ten dekorator umieszczam w kontenerze zawierającym obiekt. Tutaj natomiast mam
taką sytuację, że tworzę dekorator dla ściany, a potem i w nim umieszczam jakby ścianę, a potem tworzę dekorator, drugi dekorator i w tym dekoratorze umieszczam już udekorowaną ścianę, czyli umieszczam ten obiekt. Nie? A dopiero ten podwójnie udekorowany, podwójny dekorator, tak, umieszczam tutaj. I zaraz zobaczcie. Czyli efekt jest taki, że tu mi się pojawiają jakby niejako ten obiekt, który udekorowałem, ma już dwa dekoratory. Ten ma tylko jeden. I teraz zobaczcie. Pojawia się żądanie, które się nazywa set position. Ustaw pozycję. I teraz, jeżeli pojawi się takie żądanie, to pytanie, jeżeli mówimy o łańcuchu odpowiedzialności, to pytanie jest takie, kto to żądanie powinien obsłużyć? Czy to żądanie powinien obsłużyć dekorator ten drugi, czy dekorator, czy wall decorated, czy powinien obsłużyć obiekt wall? Tak? Bo te trzy obiekty są niejako w sobie wzajemnie, to znaczy może nie wzajemnie, tak? Wall decorated to zawiera wall decorated i a wall decorated zawiera wall, nie? Czyli one jakby wzajemnie się zawierają. Teraz jeżeli ja bym, jak to w tej chwili wygląda? W tej chwili to wygląda tak, że set position przesuwa tylko ten dekorator jakby nadrzędny, dla którego została wywołana metoda. Natomiast te wszystkie pozostałe obiekty, które są niejako enkapsulowane wewnątrz dekoratora, one jakby używają jego transformaty, czyli jeżeli on się przesunął, to one też się przesuną. Natomiast możemy sobie wyobrazić inną sytuację, na przykład nie wiem, czy tak się to nazywa. Że mam przeciążoną metodę setColor i teraz zrobię tak. Zrobię, chociaż to dziedziczy z tego, z sprite'a. Teraz chwilkę. Jakąś metodę. OK, jest tutaj metoda setColor. To teraz tak. Ja mogę wywołać set. Tutaj mam mój prostokąt, nie? Czyli mogę zrobić rect set. OK, coś się nazywa to set fill color. I teraz to, co jeszcze mogę zrobić, to mogę napisać base base
Czyli zobaczcie, ja w tej metodzie setColor wywołuję jakąś metodę, tą metodę i zmieniam coś u siebie, a dalej przekazuję to do klasy, którą owijam, do tej klasy, powiedzmy, bazowej. I teraz, jeżeli tą klasą bazową jest inny dekorator, no to zostanie wywołana ta metoda, bo mamy polimorfizm, tak? Czyli zostanie zmieniony też kolor prostokąta. A jeżeli jest, nie wiem, sprite, no to tam zostanie pewnie coś jeszcze pokolorowane. I teraz zobaczcie, jak to będzie działać. Jeżeli dodałem taką metodę, to ten łańcuch odpowiedzialności, o którym mówimy, to mam tak, wall to set color SF, na przykład green. Przepraszam. Okay. Teraz co się stanie? Widzicie? To wszystko jest jakby zielone. A, to nie ta ściana. Wracamy. Tutaj mamy. Chcemy tutaj wall decorated wywołać tą metodę. Nie? Coś nie zadziałało. A, dobrze. Okay. Wejdźmy tutaj. I w sumie to przydałoby się dziedziczyć jeszcze z jakiejś tam klasy bazowej dekorator, żebyśmy mieli wspólną metodę setColor. I teraz zobaczcie, że ten jest zielony. To pozostałe nie. A, już wiem dlaczego. Otóż one nie są zielone, dlatego że w sprite setColor nie jest wirtualną metodą, czyli nie ulega, czy nie podlega, nie podlega przeciążaniu, nie? To znaczy polimorfizmowi. Tutaj możecie zobaczyć, wrócę, że zobaczcie, mam sprite setColor. I on nie jest dziedziczony, nie? Nie jest inherited i nie jest wirtualny. Także w tym momencie setColor jakby nie pozwoli mi wywołać tej metody dla klasy bazowej. No i ta ściana nie stanie się zielona. Także no, sorry, ale złą metodę wybrałem. Musielibyśmy wziąć sobie jakąś inną. No ale dobrze, to mam nadzieję, że przynajmniej w jakimś tam zarysie ta koncepcja takiego dziedziczenia przy dekorowaniu, takiego jakby kaskadowego, jest dla Państwa zrozumiała. Dobrze, to teraz pójdźmy sobie krok dalej. Chciałbym powiedzieć Państwu o wzorcu comment, który jest bardzo takim ważnym wzorcem i też może się Państwu przydać w projektach, które robicie, ale on jest bardzo często spotykany w różnych wersjach, to znaczy wersję, którą ja Państwu pokażę, to jest taka wersja najbardziej klasyczna, ale on też występuje jakby w takich wersjach mniej klasycznych, być może na początku trudniej go rozpoznać, ale jako taki wzorzec. Ale no, ta wersja, którą Państwu pokażę, ma bardzo wiele jakby zastosowań, także zakładam, że powinno to wystarczyć. O co chodzi we wzorcu comment? Otóż wyobraźcie sobie, że mamy na przykład jakiś interfejs użytkownika. I teraz, jeżeli weźmiemy sobie nawet, nie wiem, okno przeglądarki,
albo weźmy może nie tyle okno przeglądarki, co jakiś edytor tekstów, to zobaczcie. Teraz, jak ja zaznaczę ten fragment, to ja mogę go pogrubić na kilka sposobów. Mogę tutaj wybrać pogrub. Mogę wcisnąć Ctrl B, żeby go pogrubić. Mogę też jeszcze tutaj wejść w format tekst i mogę wybrać bold. To jest wszystko jakby ta sama komenda. Teraz w przypadku takich interfejsów okienkowych, no, często się zdarza, że daną czynność mogę zrobić na wiele różnych sposobów. Dodatkowo jeszcze często pojawia się konieczność cofnięcia danej czynności. I teraz, jeżeli jakby chcemy uzyskać tego typu funkcjonalność, to ten wzorzec komand jest jakby bardzo, bardzo przydatny. Ale wzorzec komand pozwala nam również zdecydowanie skrócić ten fragment kodu, takiej logiki biznesowej, która jest odpowiedzialna za obsługę zdarzeń. O tym za chwilkę powiem, ale najpierw o koncepcie wzorca komand. Mamy jakąś klasę abstrakcyjną komand, która tak naprawdę ma metodę, nie wiem, wykonaj albo action, można to nazwać dowolnie. Teraz, jak widzicie, ten obiekt może agregować zarówno baton, że tam przycisk, jak i na przykład jakiś tam skrót klawiaturowy, jak i zupełnie jakiś tam inny element. Czyli on może być agregowany przez różne jakby obiekty, które wchodzą w interakcję z użytkownikiem. Czyli użytkownik może, nie wiem, wykonać skrót klawiaturowy albo wcisnąć przycisk, tak i tak dalej. Także one agregują. Ale co jest dalej? Ze wzorca komand mogą dziedziczyć różne klasy, różne obiekty, które na przykład realizują komendę zapisu do plików, otwarcia na przykład jakiegoś pliku, wydruku i tak dalej. Czyli już konkretne polecenia do wykonania. I teraz, jeżeli ja mam przycisk na przykład, który ma zapisać, to on jest skojarzony z komendą save. I teraz jak ja klikam ten przycisk, to ja nie muszę już jakby sprawdzać gdzieś warunku, że jeżeli to jest ten przycisk, to wykonaj taką i taką czynność, bo on już ma ten wzorzec, czyli on jak został kliknięty, to wywołuje metodę execute i ta komenda jest wykonywana. Czyli w ten sposób ja mogę mieć różne jakby elementy, do których są przypisane inne czynności, czyli mogę go kliknąć w zależności od tego, który z obiektów command jest z nim stowarzyszony, to taka metoda zostanie wywołana. I teraz, jeżeli byście spojrzeli na działanie, czy na taki schemat, powiedzmy, bardziej dokładny, to tworzę sobie jakiś tam przycisk, przekazuję do niego komendę, którą ma wykonać, czyli na przykład komendę kopiowania. Mam tutaj zachodzi jakieś zdarzenie, nie? Że tam kliknąłem na przykład, ale należy wykonać tą komendę, no to wtedy w zależności od tego, jaka komenda jest tutaj podpięta, taka komenda zostanie wywołana. Spróbujmy zrobić coś takiego.
w kodzie, który tutaj mamy. Zacznijmy od tego, że stworzę sobie taką klasę command, która będzie zawierać w interfejsie publicznym metodę execute, która jeszcze będzie metodą abstrakcyjną. I to jest jakby cała, wszystko na temat command, tak? Teraz. Stworzę sobie również, tak żeby mieć jakiś obiekt, metodę, przepraszam, klasę button, która może dziedziczyć z prostokąta SFML-owego. I teraz, co będzie jakby w tym prostokącie? W tym prostokącie będę przechowywał wskaźnik do komendy, która ma zostać wykonana. Dobra, to żeby to działało, może musiałbym to przenieść tutaj wyżej. Dodatkowo ten mój prostokąt będzie miał konstruktor, do którego jako argument przekażę pozycję mojego przycisku, czyli gdzie ma się znaleźć. Jako drugi argument przekażę rozmiar, a jako trzeci argument przekażę komendę, która ma zostać wykonana. Implementację za chwilkę zrobimy. Dodatkowo stworzę sobie taką metodę isClicked, do której przekażę wektor pozycji, która była kliknięta. O ile dobrze pamiętam, ten wektor jest integerem. I teraz zobaczcie, co ja mogę zrobić. Jeżeli sprawdzam, czy dany przycisk został kliknięty, czyli jeżeli get global bounce contains pose, czyli jeżeli zawiera tą pozycję, dobra, chyba to będzie tak, pulse x, pulse y. Ok, teraz to działa. Czyli jeżeli zawiera tą pozycję kliknięcia, to wtedy wykonaj polecenie i return. Czyli zobaczcie, dzięki temu, jeżeli przycisk zostanie kliknięty, to automatycznie nastąpi uruchomienie skojarzonego z nim polecenia. Wystarczy, że ja sobie to ustawię, tworząc przycisk, potem już nie muszę o tym pamiętać, nie muszę tego sprawdzać. Dobrze. Spróbujmy jeszcze tutaj zrobić w
takim razie konstruktor. Najpierw wywołamy konstruktor klasy bazowej na liście inicjalizacyjnej i konstruktor klasy bazowej, o ile dobrze pamiętam, może mieć ustawiony rozmiar. I dodatkowo jeszcze ustalimy, że pole command ma mieć wartość taką jak argument, który przekazaliśmy. Wewnątrz konstruktora musimy nasz prostokąt, w którym jesteśmy, musimy go przesunąć do pozycji określonej jako pose. No i to jest jakby cała klasa przycisku, którą sobie tutaj deklarujemy. Aha, tutaj mamy, potrzebujemy wirtualną metodę. To teraz przyszedł czas, żeby stworzyć jakieś konkretne metody. Na przykład możemy stworzyć set color. UI set color. Czyli zobaczcie, tworzę taką metodę, która się nazywa setColor. Jej zadaniem jest zmiana koloru. Mogę sobie tutaj w konstruktorze napisać UISetColor const sf color jako argument. I ten kolor mogę tutaj pamiętać. No i mogę zainicjować tutaj ten kolor w ten sposób. Teraz tutaj mam execute. Mogę tą metodę nadpisać. Ten override jest opcjonalny, nie? Ale aha, tu jeszcze, przepraszam, public UI command. Nie? On dziedziczy z UI command, wtedy ten virtual jest niepotrzebny, bo jest to oczywiste. Co się tutaj dzieje? Tutaj wystarczy, a przepraszam, tu jeszcze jest set color, ale jeszcze powinniśmy określić, dla jakiego obiektu ten kolor ma zostać ustawiony. No mogę sobie na przykład napisać, że dla jakiegoś obiektu sf shape, fs shape wskaźnik. I tutaj w tej klasie tworzę sobie jeszcze obiekt, dla którego ten kolor będzie ustawiany. Okay. Co się tutaj pojawia? Jeżeli zostanie wywołana metoda execute, to ja chcę wywołać polecenie set, na przykład fill color i podać tutaj kolor, który ma zostać nadpisany. Tak wygląda moja komenda setColor. Oczywiście ja mogę tych komend stworzyć więcej, ale to już zakładam, że na razie nie jest to konieczne. Spróbujmy w takim razie dodać sobie kilka komend typu UI set color
I spróbujmy jeszcze tutaj dodać wektor przycisków. Powiedzmy, że na razie stworzymy to jako wskaźniki, będzie nam prościej. I teraz co tutaj się może zdarzyć? Zresztą tu chyba nie musi być wskaźnika. Co się tu może zdarzyć? Zobaczcie. W labiryncie mogę sobie stworzyć set loop. Może tutaj. New. Tutaj zrobię pewien hardcode, żeby to jakoś prościej było. Załóżmy, że jeszcze mam taki jakiś prostokąt SF Rectangle Shape. Tutaj sobie ten prostokąt też zainicjuję. Ustawię mu rozmiar, załóżmy 100 na 50 pikseli. Aha. To na 50 pikseli. I tutaj jeszcze zrobię tak, rect set set position 0,300 załóżmy. I teraz w funkcji rysowania, żeby nie było jakby problemów, to ja osobno będę po prostu ten rect rysował, czyli będzie window draw rect i tam, gdzie miałem przyciski, to też będzie window draw czyli tutaj są moje przyciski
A tutaj po prostu wyświetlam przyciski, tutaj wyświetlam ten prostokąt, tak żebyśmy mieli jakąś tam jasność. Dobrze. Teraz słuchajcie, UI command set color jest w stanie zmienić kolor jakiegoś prostokąta. No to ja mogę tutaj podać, że tym prostokątem do zmiany ma być mój prostokąt rect. Tak samo mogę tutaj wpisać set red. Teraz dodaję do mojej sceny dwa przyciski, czyli mam tak buttons and place back, czyli dodaj do wektora. I teraz zobaczcie, moje przyciski, one są tutaj, mają taki konstruktor, który składa się z pozycji. Składa się z pozycji, tak? Czyli muszę tutaj zainicjować pozycję mojego przycisku. No to ten argument, powiedzmy, że będzie równy 400, 0,400. Dalej, z rozmiaru mojego przycisku, czyli ten argument będzie równy na przykład 100 albo 50 w x i 50 w y, i z komendy, którą ma wywołać. Czyli na przykład to będzie set blue. Teraz dodam jeszcze kolejny przycisk, który będzie znajdował się, powiedzmy, w odległości 100-400, będzie miał ten rozmiar, ale będzie nazywał się setRed. Czyli mam tutaj komendę skojarzoną z przyciskiem. Dobra. Jeżeli to uruchomię, to na razie efekt powinien być taki, że na ekranie zobaczę jakby ten prostokąt, który wyświetliłem i dwa te przyciski funkcyjne. Na razie się nic więcej jakby nie wydarzy, no bo jeszcze nie obsłużyłem zdarzenia od kliknięcia przycisku. Teraz zobaczcie, mam scena, dobrze, UI labirynt. Dobra, to może jeszcze, przepraszam, ale jeszcze bym przeniósł w takim razie te rzeczy, które są związane z interfejsem obsługi mojego labiryntu, czyli z tym, jak działa, nie do labiryntu, tylko przeniósłbym je do sceny, tak? Żeby one z labiryntem nie miały nic wspólnego. Ja chcę ten labirynt w jakiś sposób obsługiwać, czyli to też sobie przeniosę do konstruktora sceny i to też przeniosę do konstruktora sceny. Tutaj będę rysował ten user interface. Ale to nie. Dobra. I jeszcze jedną rzecz muszę zrobić. To usunąć stąd i też przenieść do konstruktora sceny.
Tak naprawdę nic się tutaj nie zmieni, czyli efekt powinien być dokładnie ten sam. Tak? Natomiast nie chciałem jakby ingerować w labirynt, dlatego jakby umieściłem to w scenie, bo to będą przyciski, które nie wiem, będą mogły służyć do przesuwania tym ludkiem czy do sterowania. Na razie ich celem jest po prostu zmiana koloru. I teraz mam tutaj takie zdarzenie. Wciśnięcie lewego przycisku myszy. Zobaczcie, co mogę zrobić. Mogę sobie wziąć wszystkie przyciski i sprawdzić dla każdego przycisku, czy nie został kliknięty, przekazując do niego pozycję myszy. Tylko tyle. Ale co się stanie, jak ja sprawdzę, czy przycisk nie został kliknięty? Otóż jak sprawdzę, czy nie został kliknięty, to zostanie dla niego wywołana, jak został kliknięty, metoda. Tak? Czyli no uruchomimy to i myślę, że wszystko stanie się jaśniejsze. Zobaczcie, kliknę ten przycisk, to zostanie wywołana metoda setBlue. Jak kliknę ten, to setRed. W ten sposób mogę jakby aktywować zdarzenie. Co to nam dało? Zauważcie, że w tym miejscu, gdzie sprawdzam zdarzenia, tu tak naprawdę nie ma żadnego ifa, który sprawdza, jeżeli to jest ten przycisk, to uruchom takie zdarzenie. Nie ma tego kodu, ponieważ to zostało już zaprogramowane dużo wcześniej. Tak? Zobaczcie, ja mogę sobie tutaj jeszcze dodać inny przycisk, który będzie, nie wiem, 200-400 i też będzie setBlue. I w tym momencie niezależnie na który z nich kliknę, tak, czy na ten, to każdy z nich jakby ustawia ten obiekt jako blue. Ja mogę na przykład jeszcze to, co mogę wziąć sobie ten kod i stworzyć na przykład set position albo move. I tutaj niekoniecznie będę przechowywał jakiś wektor przesunięcia. Tutaj nie będę miał const, tylko tutaj będę miał na przykład sf wektor 2f i tu wystarczy, że podam transformable, tak? Podam tę klasę bazową dla obiektów, które mogą być przesuwane. Czyli zobaczcie, dla obiektu bazowego wtedy wywołam metodę move. Nie? No to teraz spróbujmy jakby to jako komendę dodatkową dodać do mojego interfejsu. Move up.
przykład, albo left. No i mam tutaj polecenie move left, nie? I jeżeli tak, to zobaczcie, że pojawił mi się czwarty przycisk. Teraz jak na niego klikam, to ten obiekt się przesuwa, nie? Jak tu kliknę, zmienia kolor, tak? Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby komenda, która jest jakby przypisana, ona może na przykład też jako argument przyjmować wskaźnik do abstrakcyjnego labiryntu. Na przykład jest tam metoda przesuń osobę, tak? I w tym momencie możemy tą osobę przesuwać. Także tutaj jakby tak naprawdę tu definiujecie cały w konstruktorze, na przykład definiujecie cały interfejs i powiązania, tak? Co powoduje jaką akcję, a potem już w całej logice biznesowej, już tam, gdzie działa normalnie cały program, w ogóle do tego, na to nie musicie zwracać uwagi, nie musicie tego sprawdzać, ten kod po prostu staje się dużo bardziej taki przejrzysty. Ok, sprawdzam, czy kliknąłem. Jak kliknąłem, to wykonaj akcję, która jest z tym przyciskiem skojarzona, nie? Tak może to jakby wyglądać. Jeżeli Państwo będziecie w swoich projektach tworzyć jakieś takie menu użytkownika, no to może się to Wam bardzo, bardzo przydać. Dobrze. Tyle, jeżeli chodzi o wzorzec komand. Kolejnym takim wzorcem behawioralnym jest wzorzec iterator. I Państwo jakby z tym wzorcem już mieliście styczność w przypadku STL-a. Ten wzorzec iterator tak naprawdę zawiera metodę, która pozwala mi przejść do następnego elementu i sprawdzić, czy tych elementów nie jest więcej. Tutaj w tym przykładzie macie get next, no w STL-u to był po prostu plus plus, a tutaj macie has more, a tam było end, nie? Także nazwy tych metod są zupełnie drugorzędne. W każdym bądź razie chodzi o to, że mamy wzorzec, który pozwala nam niejako przemieszczać się w obrębie elementu. To jest taki przykład, że mamy dwa iteratory, jeden, który pozwala przemieszczać się po drzewie czy po grafie zgodnie z metodą przeszukiwania w głąb, nie? A drugi pozwala przemieszczać się po grafie zgodnie z metodą przeszukiwania wszerz. To też jakby dobre powtórzenie przed egzaminem, żebyście Państwo jakby rozumieli, na czym polega różnica, tak? Tam może się pojawić takie pytanie, czy jakiś graf i będzie trzeba po prostu ponumerować węzły, w jakiej kolejności zostaną odwiedzone, jeżeli będziemy przeszukiwali w głąb, w jakiej, jeżeli będziemy przeszukiwali wszerz. Takie zadanie gdzieś tam może się pojawić. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o wzorzec iterator. Myślę, że znacie jego zastosowanie praktyczne. Takim bardzo ważnym wzorcem, który potem będzie używany w tych wzorcach tak zwanych architektonicznych, czyli takich bardziej złożonych,
jest wzorzec obserwatora. Wyobraźcie sobie taką sytuację z życia wziętą, że zamówiliście paczkę. I ta paczka ma do was przyjść. W tej chwili mamy aplikacje mobilne, jak paczka przychodzi, to dostajemy powiadomienie. Natomiast jeżeli nie było w takim jakby dawnym świecie, to wyglądałoby to tak, że my musimy jakby wyjść, spytać się, a słuchaj, czy ta paczka przyszła? Nie, jeszcze nie przyszła. Wracamy do domu, a czy przyszła? Jeszcze nie przyszła, tak? No i liczba tych odpytań, które musimy zrealizować, robi się bardzo, bardzo duża i większość tych odpytań kończy się informacją, no sorry, nie przyszło. Nie? To jest jakby jeden tryb, czy jedna możliwość realizacji tego zdarzenia. Ona nazywa się pollingiem, czyli przeglądaniem, czyli co jakiś czas przeglądamy na przykład model w poszukiwaniu, czy żeby sprawdzić, czy coś zaszło. Druga możliwość, która, czyli w drugą stronę, może to wyglądać w ten sposób, że oto sklep, czy do którego miał przyjść jakiś towar, na którym nam tak bardzo zależało, jakby wysyła powiadomienia do wszystkich. Nie? No i teraz zobaczcie, tutaj nie będę tłumaczył skrótów, ale generalnie większość osób, do których trafi takie masowe powiadomienie, nie będzie tym zainteresowana, tak? Tak oględnie mówiąc, mogą nie być zadowoleni z tego, że ktoś im przerywa i ich informuje, że coś przyszło, na co, no, czym nie byli zainteresowani. No, oczywiście taki jakiś pojedynczy ktoś, tak, no, może się ucieszyć, że nie musiał wyjść z domu, tylko od razu przyszło powiadomienie i wie już, kiedy ma się pojawić w tym, nie wiem, składzie, tak, żeby, nie wiem, odebrać swoją wymarzoną paczkę. Jeżeli spojrzycie, to każdy z tych konceptów ma pewne wady, tak? Natomiast taka sytuacja występuje też przy programowaniu. Zobaczcie, na przykład czekam na zdarzenie kliknięcia myszy, nie? Albo czekam na jakąś tam informację, czy już zakończyły się obliczenia na przykład kolejnego ruchu w grze, tak? I mogę to zrealizować właśnie w taki sposób, że silnik, który realizuje obliczenia, powiadomi mnie czy wszystkich, że już zakończył, albo mogę co jakiś czas go odpytywać. Jeżeli tych innych jest bardzo dużo, a tylko jedna osoba, która tak naprawdę jest zainteresowana, no to ten model jest stosunkowo kiepski. Nie? Jeżeli te zdarzenia dzieją się rzadko, no to odpytywanie takie co jakiś czas też daje mizerne efekty albo bardzo duży lag, jeżeli chcemy ograniczyć liczbę odpytań. Co może być jakby rozwiązaniem tego otóż na tego typu problem odpowiada taki wzorzec projektowy, który nazywa się obserwatorem. Obserwator w pewien sposób działa bardzo podobnie do tego modelu, czyli on wysyła powiadomienia, ale w odróżnieniu od tego modelu wysyła powiadomienia tylko do tych, którzy jakby zasubskrybowali dany, nie wiem, topik czy daną aktywność. I teraz mamy taki mechanizm, że mamy jakby subskrybentów i w przypadku opublikowania zdarzenia ten publisher, który możemy
wysyła jakby do subskrybentów jakąś tam, uruchamia metodę update, czy taką metodę, która no, została ustalona jako taka metoda powiadamiająca o zdarzeniu. Także w ten sposób może to jakby działać. Czyli mam klienta, który łączy się z publisherem, a ten publisher dopiero powiadamia te osoby, które są chętne. Jeżeli byśmy spojrzeli na taką, na taki mechanizm, to na przykład zobaczcie, newslettery, tak? Czyli ja wprowadzam swój, czy subskrybuję wiadomość, nie? Tam wprowadzając mój adres e-mail i teraz osoba obsługująca newsletter co jakiś czas tam wpisuje jakąś treść wiadomości, no i wysyła to do publishera, on jakby rozsyła to do osób, powiedzmy, zainteresowanych. Nie? Ale to też może działać w drugą stronę. Czyli ten publisher nie tylko jakby może powiadamiać, że coś się zdarzyło, ale również może przeglądać jakby stan tych osób, czy tych jakby stan subskrybentów. Nie? To w zależności od tego, jak ten mechanizm wygląda, on czasem może mieć też taki charakter dwukierunkowy. Jak to może wyglądać w praktyce? Przejdźmy sobie tutaj do może praktykę jakby za chwilkę. Zobaczcie. Ten mechanizm, on znajduje swoje zastosowanie w takiej architekturze, czyli już mówimy o tym, jak aplikacja jest zbudowana, czyli w wzorcu architektonicznym, który nazywa się Model View Control. Na czym polega jakby rola obserwatora w tym wzorcu? Mamy użytkownika, który ma swój interfejs i on tak naprawdę wysyła jakieś tam informacje, klika jakieś przyciski, nie wiem, wciska klawisze i tak dalej. On wysyła te informacje do tego, tak zwanego, jak tutaj to nazywaliśmy, publishera albo obserwatora. Teraz, w zależności od typu zdarzenia, które miało miejsce, ten obserwator może aktywować różne zdarzenia, które tutaj występują. Tak? Czyli może aktywować jakąś metodę modelu, może aktywować jakąś zmianę widoku, tak? Wszystko zależy od tego, co chciał użytkownik. I teraz on powiadamia jakby te obiekty tylko wtedy, kiedy jest to konieczne, kiedy one niejako zasubskrybowały no, daną, że tak powiem, dany topik. Tak? Jeżeli byśmy sobie przejrzeli te wzorce, to zobaczcie, że ten model control view jest takim połączeniem nie tylko obserwatora, ale jest też połączeniem fasady. Fasada, ten wzorzec, on jakby generalnie obserwator też robi coś takiego, tak? No, tworzy jakiś interfejs dla klienta, a potem w zależności od potrzeb wywołuje jakieś tam funkcjonalności. Z tym, że to jest wzorzec strukturalny, a tutaj mamy do czynienia z pewnym jakby behawiorem, nie? Ze sposobem działania, aktywowania jakichś zdarzeń. Stąd no, można na to patrzeć, na kontroler z punktu widzenia strukturalnego, jako na pewnego rodzaju fasadę, a z punktu widzenia jakby zachowania będziemy patrzeć jako na obserwator stanu. Model Control View, ta architektura składa się z kilku takich elementów. Składa się z modelu, który implementuje coś, co się nazywa logiką biznesową, czyli cały taki
na przykład, jeżeli mówimy o kółku i krzyżyku, to wszystkie zasady gry. Dalej, mamy widok. I to, co robi widok, to tylko wyświetla, nie? To, co ma, co się dzieje na scenie, czyli wyświetla aktualny stan gry. I teraz mamy kontroler, który pośredniczy między użytkownikiem a modelem i widokiem, ale też pośredniczy między modelem a widokiem. Tak? Czyli czasem jest tak, że tutaj jest połączenie bezpośrednio, czyli model może przekazywać dane do widoku, ale część jakby architektur zakłada, że wszystkie dane wędrują przez kontroler do widoku. No dobrze. Przydałoby się teraz coś zaimplementować, natomiast myślę, że zostawię to na kolejne zajęcia. Na tych kolejnych zajęciach będę chciał Państwu pokazać, jak zrealizować grę kółko i krzyżyk w tej architekturze Model View Controller. Także to myślę, że zostawimy. Nie będę teraz zaczynał nowego wątku, bo i tak za tydzień będę musiał to od nowa odświeżać. Dobrze, słuchajcie, czy są jakieś pytania?